jest gra, nie wiem. Zaraz to ogarniemy. Radek, nie widzę żadnych komentarzy, nie wiem czy to działa, czy nie, więc... O, coś się dzieje. Ktoś ogląda, coś się dzieje. Dobra. Pierwszy raz prowadzę taką transmisję, więc nie mam zielonego pojęcia jak to działa. O, jest Radek. Radek, pisz czy mnie słychać, czy mnie widać. I zobaczymy, bo ja nie widzę żadnych komentarzy, czy coś tutaj się dzieje. Może ty z nimi pogadasz, gościu? Musicie mi panowie powiedzieć, nie wiem czy piszecie komentarze czy nie. O, jest komentarz, dobra. To już mogę czytać. Siemanko Radku. Cześć, siemanko. Dobrze, Radku, dobrze. Dajcie znać, czy mnie dobrze słychać, czy jest wyraźnie. Siema, Adrian. Pogadaj z chłopakami. Radek Kramarz. A więc na początek, jak sobie radzisz w czasie tej kwarantanny? Będę czytał wasze wszystkie komentarze i pytania i na nie odpowiadał. Ogólnie ja bardzo szybko dostosowuję się do nowej sytuacji i miałem bardzo dużo rzeczy do zrobienia koło domu, między innymi trawnik, garaż i całą resztę, więc mam więcej roboty niż normalnie jak pracuję. No i już, że tak powiem, nie mogę się doczekać jak wrócę do normalnej pracy, bo będę mógł odpocząć, bo jest cały czas zajazd w koło domu. Ale cały czas prowadzę treningi, może mniejszej ilości. Chłopaki do mnie wpadają na podwórko, do garażu, ja też jeżdżę do moich podopiecznych i cały czas coś tam działamy. Adrian, Dawid, jak się trzymasz? Bardzo dobrze się trzymam, wszystko w porządku. Adrian, kiedy wracasz? Kurczę, brakuje cię w świecie MMA. No mi na razie nie brakuje MMA. Gdzieś tam ta przerwa chyba jest mi potrzebna. Nie wiem, czy jeszcze chce mi się wracać, obijać głowę. No zobaczymy. Chyba jeszcze potrzebuję trochę czasu. Adrian, prowadzisz treningi personalne? Tak, jak najbardziej prowadzę personale. Przyjeżdżają chłopaki do mnie. Mam na szczęście teraz duży garaż. Mam duże podwóreczko z dobrymi warunkami, więc trenujemy. No i też jeżdżę do moich podopiecznych, którzy mają warunki u siebie w domu. I tam też prowadzę treningi. Marek Knapik, z jaką organizacją jesteś obecnie związany i gdzie będziesz się bił? W dalszym ciągu mam kontrakt z KSW. A kiedy się będę bił, to nie mam zielonego pojęcia. Na razie w ogóle nie mam takiego czegoś jak głód walki. Mój organizm chyba po prostu był na tyle wyeksploatowany, że potrzebuje dłuższej przerwy. Radek, takie czasy nastały, że to w pracy można odpocząć. Tak, zdecydowanie. Polecam zrobić samemu 600 metrów trawnika. Nawieźć 80 ton ziemi, to jest przerąbana robota. Czujesz głód walki? Na ten moment wcale. Spełniam się zdecydowanie w mojej pracy, która kiedyś była planem B, a
zawodowa kariera była planem A. No i to się troszeczkę zamieniło i zdecydowanie wolę teraz być trenerem. Chyba trochę szkoda mi już zdrowia. No ale zobaczymy, może jeszcze kiedyś ten głód wróci. A personale online też. Tak, jak najbardziej prowadzę treningi też online'owe. Mam chyba 4 podopiecznych, z którymi trenuję przez kamerkę. Nawet mam 2 chłopaków. Jednego z Walii, drugiego z... On teraz jest, żeby was nie skłamać, chyba w Glasgow. Więc międzynarodowo też trenujemy i nie ma problemu. Czy po walce z Sebastianem odbywało się KSW? Odzywało się KSW bądź jakaś inna federacja? Po walce z Sebastianem walczyłem jeszcze z Pawłem Politywo. Więc tak, no cały czas ten kontrakt z KSW mam, ale pisały też jakieś tam inne organizacje. Dostaję czasem jakieś matchmakingowe propozycje, ale nawet w sumie na nie nie odpisuję. Marek Krawczak. Siemanko. Jak tam z dalszą karierą? Bo po KSW 47 mówiłeś, że chyba rezygnujesz. Coś się zmieniło. No na ten moment nic się nie zmieniło. Ja w sporcie, tak na dobrą sprawę, zawodowym jestem już prawie 20 lat. Zaczynałem od karate. No wiem, że w dobie MMA karate jest śmieszne, ale w młodym wieku, będąc dzieciakiem, to naprawdę są ciężkie treningi. I w tej kadrze Polski byłem chyba przez 8 lat. Na stop jakieś zgrupowania kadrowe, wyjazdy, treningi i 20 lat takiego mocnego eksploatowania organizmu, no daje się we znaki. Oczywiście dałbym radę dalej mocno trenować, ale pytanie jest teraz, czy po prostu warto się psuć. No głównym argumentem tutaj są zdecydowanie pieniążki, bo gdzieś te ambicje sportowe powoli z wiekiem zamieniałem się na troszeczkę inne wartości, typu rodzina, dziecko, dom. Więc no nie oszukujmy się, że pieniążki są ważne, jak trzeba utrzymać rodzinę. A z MMA, przynajmniej na moim poziomie sportowym, z MMA pieniążków nie było. Dlatego zdecydowanie praca jest stabilnym źródłem dochodów i dużo bardziej bezpiecznym. Adrian, prowadzisz personale w sensie siłownia i tego typu treningi, czy personale pod MMA? Ze sportu walki prowadzę zajęcia z boksu, pod MMA nic więcej. Jeżeli chodzi o sporty walki, tylko boks, tylko treningi stójkowe. Czy na najbliższych galach będziesz pełnił rolę Catmana? No odnośnie Catmanowania, to w miesiącu, w którym wyskoczył nam ten cały chujoza wirus, miałem mieć chyba 5 albo 6 gal w jednym miesiącu, z czego 5 mi wypadło. W jeden weekend tam były 2 gale. Tak, miało być 5 gal przez miesiąc, 2 gale w jeden weekend, piątek, sobota, to był chyba Wolbusz, Virtuos i coś tam jeszcze. I niestety jedna gala się odbyła i 4 wyleciały. Marcin Mich. Pozdrowionka i mam nadzieję, że uda nam się zrealizować, o czym rozmawialiśmy, czyli zajęcia dla weteranów misji zagranicznych. Projekt Wojownik. O, tak, pamiętam. Pozdrawiam serdecznie i jak najbardziej, jak tylko będę miał czas, to bardzo chętnie wezmę w tym projekcie udział. Jak oceniasz szansę Wrzoska z Borysem Mańkowskim? Jak najbardziej całym serduchem jestem za polskim zombiakiem. No myślę, że pociśnie. Jak miałbym postawić tą walkę, jak to będzie wyglądało, to myślę, że dynamicznie na początku pójdzie bardzo mocno Borys. Walka będzie wyrównana, ale z czasem, z każdą minutą Wrzosek będzie zdobywał przewagę, bo on jest po prostu twardym czołgiem, którego nie da się złamać i z każdą minutą ta przewaga Wrzoska będzie rosła i gdzieś tam w trzeciej rundzie już będzie naprawdę walka pod jego dyktando do samego końca walki. Szymon Kosłan. Pozdrówki. Cześć kolego. Biliśmy się z Szymonem razem na jednej gali w Niemczech. Nawet nie pamiętam, gdzie to już było. Cześć Armeno. Siemanko.
Dawid, doradź mi, jak pogodzić treningi z wychowaniem dziecka, tak żeby uniknąć gniewu i złości żony czy partnerki. No kolego, no musisz się dogadać, to jest prosta sprawa. Nie musisz trenować dwa razy dziennie. Zależy ile chcesz trenować, jeżeli chcesz robić jeden trening dziennie, to jak najbardziej jest do dogadania. No, po prostu musisz zasuwać. Zrób coś dla żony czy tam partnerki, pobaw się z dzieciakiem i zasuwaj na godzinny trening i tyle. No. Patryk, siema Patryk, witam. Którą walkę wspominasz najlepiej? Chyba z Jakubem Wikłaczem. To była gala Spartan Fight. Z pierwszej walki niestety musiałem się wycofać, bo miałem jakieś tam problemy z bakteriami i mój organizm w ogóle nie trawił żadnych pokarmów, przez co wypadła nam walka, ale od razu zgłosiłem chęć walki z Jakubem na następnej gali. No i udało się fajnie poddać parterowca skrętową. Było bardzo dużo moich znajomych. No fajnie, fajnie, miło to wspominam. Na Fame MMA 3 wydawało mi się, że widziałem właśnie ciebie w roli Catmana. Dobrze pamiętam. Nie pamiętam, który to był Fame i gdzie się odbywał. Jeżeli to była łódzka Atlas Arena, to tak, byłem również na Fame'ie Catmanem. Dawid, ciężko było się pogodzić z tym, że MMA to chyba nie to, bo wydajesz się bardzo spokojny, kiedy o tym mówisz. Kiedyś, jak byłem młodym chłopakiem z ambicją sportową, nie myślącym w ogóle o tym, czy w życiu będę potrzebował, nie wiem, pieniędzy na utrzymanie rodziny i na takie rzeczy, to nie wyobrażałem sobie życia bez sportu walki, bez MMA. Ale w momencie, kiedy po prostu stajesz się starszy i dojrzewasz i z wiekiem wszystko w twojej głowie się zmienia, czyli zmieniają się wartości, no to gdzieś to po prostu odeszło na drugi plan i no inaczej. Wszedłem do najwyższej ligi w Europie, spróbowałem swoich sił, nie udało się, no to co tu dużo gadać. Może jeszcze kiedyś poczuję ten goodie i spróbuję jeszcze raz, ale to jest proste. Ja chciałem się bić z najlepszymi, spróbowałem, wiem gdzie jest moje miejsce i nie ma co tu dalej rozkminiać tego tematu. Kto twoim zdaniem jest obecnie numerem jeden w Polsce w koguciej? Kogucia to 6-1 czy 6-6? Chyba 6-1. Jak 6-1 to Damian Stasiak i Damian Szmigielski. To są dwa numery 1. O ich walka to by był prawdziwy ogień. Co tu jest? Pomóż medykom w tych bardzo... Dobra, jakieś reklamy. Łukasz Zaborowski, macham ci Łukaszu. Lubisz jeszcze oglądać MMA, boks, czy jesteś na takim totalnym odcięciu od sportu? Nie, no jak najbardziej oglądam. Jeżeli leci jakaś gala, to oglądam jak najbardziej, śledzę wszystkie tam ważniejsze wydarzenia. Może nie jestem codziennie na MMA Rocks tak jak kiedyś, ale wszystko na bieżąco cały czas śledzę i wiem co się dzieje na rynku. A jak najbardziej dobre waleczki, też jestem na bieżąco z Sejudo i Cruzem i z całą resztą gal, jak najbardziej wszystko widziałem. Co tu, poczekajcie, jest dalej. Dobrze pamiętam, że połamałeś Kubie wtedy nogę, to była mega walka. Nie, Kuba, Jakub Wikłacz, on jest w ogóle z jakiejś gumy zrobiony, bo ta noga strzeliła w cały świat, a tam po walce on powiedział, że nic mu się nie stało, tak po prostu ma bardzo elastyczne te stawy i nic mu się tam nie stało. Raz pozrywałem więzadła w kolanie Arturowi Jewsiejcikowi na gali Zmierzch w Zgierzu. Pamiętna gala, za którą sam musiałem zapłacić mojemu rywalowi moją garzę, żeby przyjechał na ostatnią chwilę, bo rywal, który miał przyjechać z Rosji, niestety został zatrzymany przez ptasią grypę. I Artur Jewsiejczyk zgodził się w ostatniej chwili, w dzień walki. Ja w dzień walki już dalej byłem bez rywala. Zgodził się przyjechać, wsiadł w samochód, prosto z Czech przyjechał na galę, zawalczył ze mną, ale tam był warunek taki, że on chciał więcej pieniążków, więc całą moją garzę, całą moją wypłatę za zwycięstwo oddałem mu również. I to chyba w sumie były jedyne pieniążki, bo organizator się tam nie wywiązał. Dobrze pamiętam, że jesteś też sędzią MMA. Nie, jestem Catmanem. Nigdy nie sędziowałem żadnych gal. Jestem Catmanem, obsługą medyczną gal. Co myślisz o Fame MMA, gdybyś dostał propozycję od nich? Fame MMA jako wydarzenie rozrywkowe jak najbardziej tak, chociaż coś tam coraz więcej
ci chłopacy trenują, więc ten poziom sportowy też idzie w górę. Słuchaj, no nie ma ludzi, których nie da się kupić. Dajcie dobry hajs, mogę się bić. No, to wszystko jest kwestia po prostu pieniędzy. Witam Pawła Pawlaka. Siemaneczku. Siema Dawid, co sądzisz o zawodnikach typu Travis Fulton czy Vaso Bokosewicz? Niby biorą walki jak leci, ale nie mogą się do nich dobrze przygotować. No każdy po swojemu. Niektórzy po prostu lubią się bić się bardzo często, niektórzy chcą z tego zarabiać pieniążki i biorą walki, żeby często zarabiać pieniądze, bo to jest ich źródło utrzymania. Vaso fajny gość, daje widowiskowe walki, więc niech się bije jak najczęściej, proszę bardzo. Niezły świr. Oglądałeś program Tylko Jeden, jak oceniasz? Bardzo fajny program. Myślę, że kolejne edycje będą jeszcze lepsze. Ja bym osobiście wprowadził dwie konkurencyjne drużyny, bo jak wszyscy są razem, to każdy się klepie po plecach i to się robi taka sielanka. Wiadomo, że zawodnicy MMA mają bardzo dużo szacunku do siebie. To są typowi sportowcy, więc tam nikt nie będzie nikogo hejtował, ale jakby zrobili dwie drużynki, na przykład po cztery osoby i na przykład dwóch trenerów, którzy na końcu ze sobą walczą, czyli Mańkowski z Wrzoskiem, to byłaby petarda, bo już by się jakieś spiny pojawiły, ktoś by tam się może z kimś powyzywał, a wtedy to na pewno lepiej by się sprzedało i nie byłoby nudy. Kto jest twoim najlepszym motorycznie zawodnikiem MMA? Zadał to pytanie Paweł Pawlak, więc odpowiedź jest chyba tylko jedna. Moim najlepszym motorycznie zawodnikiem MMA jest Karolina Owczarz, tak. No Paweł, jesteś mocny. Zdziwiłeś się, że Justin zrobił tonerów? Tonego, okej. Trochę chyba tak. Nie wiem w sumie, jak to wstawiałem, bo ja zawsze jak wstaję rano, odpalam gdzieś media społecznościowe, to mi wyskakują wyniki i potem się wkurzam, że nie obejrzałem najpierw walki. No dobra bitka, naprawdę, naprawdę konkretna bitka, była fajnie. Jak długi i kosztowny jest proces kursu Katmena? Jakie umiejętności są wymagane w takiej pracy? Jak ja zaczynałem katmenować jakieś 5 czy tam 6 lat temu, to nie było zbyt popularne. I też mój znajomy sędzia wciągnął mnie do tego. Pojechałem na pierwszą galę. Zaczynając od początku byłem ratownikiem wodnym z wyższym wykształceniem medycznym jako fizjoterapeuta i posiadającym kwalifikowaną pierwszą pomoc. Więc to już są takie pierwsze warunki do spełnienia, jakie muszą być, żeby można być obsługą medyczną. Pracowałem z taką Asią, która wprowadziła mnie w ten świat, więc ja żadnych kursów na Katmena nie miałem. Miałem tylko doświadczenie, które zdobywałem z każdą kolejną galą. No i tak już to chyba 6 czy 7 lat. A kursy do niedawna jeszcze organizował Wachek Petrosian. Takie kompleksowe kursy, teraz już ich chyba nie ma, ale ciężko mi powiedzieć. Witam Martę. Chciałbyś zostać trenerem w Tylko Jeden? Jak zrobią jakieś konkurencje z przygotowania motorycznego czy treningi motoryczne, to jak najbardziej tak, bo jeżeli chodzi o trenowanie zawodników, to tym się właśnie zajmuję. Co powiesz na twoją walkę z Lemim Krusiciem bądź Bogdanem Barbu, który z nich jest według ciebie lepszy? Myślę, że Krusić jest lepszy od Barbu, ale spoko, to by była w sumie fajna taka walka na odbudowanie i też całkiem solidni goście. Cześć Adrianku, pomachałem ci. Jak obstawiasz walkę Kowalkiewicz kontra Owczarz? No widziałem tą walkę bardzo często, na sparingach. Obstawię na Kowalkiewicz, zdecydowanie. Chyba w Polsce nie ma dalej dużo katmenów, ponieważ bardzo często występujesz na galach. Mamy taką swoją grupę właśnie z Wachagiem Petrosianem. Jest tam chyba 6 czy 7 chłopaków i obstawiamy naprawdę bardzo dużo gal. No tych gal MMA jest przede wszystkim bardzo dużo, ogólnie gal sportu walki jest mnóstwo, więc dlatego się często pojawiam. Kiedyś było to częściej, bo potrafiłem być 4 razy w miesiącu, ale teraz zdecydowanie rodzina wygrywa weekendy i każdy wolny czas, więc
Więc staram się to ograniczać i gdzieś tam dwie, jedna gala w miesiącu to jako takie hobby, powiedzmy dodatkowe zajęcie, gdzie mogę przebywać wśród zawodników i żyć tą całą otoczką. No ja to bardzo lubię, siedzieć pod samym oktagonem. Nie da się mieć lepszych miejsc widokowych niż Katman, więc zdecydowanie teraz, dwa razy w miesiącu jest super. Dawid, twój najsilniejszy podopieczny. O, Adrian Bartosiński pyta o to samo, co Paweł Pawlak. No to chłopaki, musimy zrobić na treningu jakieś, nie wiem, jakieś challenge na, nie wiem, ilość zrobionych pompek albo coś głupszego. Musicie sami między sobą to rozwiązać. To jest bardzo trudny spór. To jest odwieczny spór. Jak pokonać niechęć przy zmęczeniu do treningów? No, wychodzenie poza swoją strefę komfortu ogólnie w każdym sporcie jest bardzo trudne. Czy to jest crossfit, czy to jest MMA, czy to jest jakikolwiek sport, to jest bardzo trudne. Trzeba po prostu pokonać siebie, trzeba zacisnąć zęby, przycisnąć i zasuwać dalej. Nie ma na to metody. Z każdym kolejnym treningiem, jak uda ci się przesunąć tą swoją granicę, to zrobisz krok dalej i dalej i dalej i w końcu będziesz w stanie robić dużo cięższe treningi. Jakub, siemanko, planujesz powrót do walk? Na ten moment nie. Trenuję sobie cały czas i dzisiaj nawet sobie poboksowałem z moim podopiecznym, ale takiego solidnego obijania głowy na ten moment mam dość. Gdzieś tam po ciężkich sparingach miałem takie dość często, nawet raz, dwa razy w tygodniu, problemy, że przez cały dzień gdzieś w tym miejscu bolała mnie głowa. Zrobiłem tomografię, wszystko sprawdziłem, jest ok, ale chyba zdrowie już powoli jest ważniejsze. Powiedz mi, to ma duże znaczenie, jakie partie ciała robi się w tygodniu? Klata, barki wolne, biceps, triceps, plecy wolne. Ogólnie uważam, że powinno się trenować ogólnorozwojowo. Zdecydowanie unikałbym takich treningów jak typowo kulturystycznych, czyli split. Raczej na Twoim miejscu poszedłbym coś w crossfitowego, funkcjonalnego, gdzie na treningu pracujesz całym ciałem, na każdym treningu pracujesz całym ciałem z naciskiem na przykład na coś, czyli na przykład mocniej uruchamiasz nogi czy plecy, ale na każdym treningu trenowałbym całe ciało i to zdecydowanie przynosi lepsze efekty. No jeżeli trenujesz typowo kulturystycznie i chcesz po prostu dobrze wyglądać, no to tak, to jest ok, ale przez pakowanie klaty czy barków na jednym treningu po prostu się pospinasz i będziesz mało mobilny, nie będziesz mógł potem podnieść ręki nad głowę. Czy nadal masz jakichś sponsorów? Aktualnie nie i bardzo się z tego powodu cieszę. Męczyły mnie zdecydowanie jakby te wszystkie kontrakty sponsorskie, wrzucanie tych zdjęć na Instagram i cała reszta, i bardzo się cieszę, że nie mam już z nikim żadnego kontraktu. Inaczej, bardzo się cieszę, że stać mnie, że mogę sobie kupić suplementy, jakie potrzebuję, czy ciuchy, jakie potrzebuję, i nie muszę już mieć sponsorów. To jest super sprawa, bo ciężko jest dogodzić wszystkim i ciężko jest to zrobić tak, żeby było w porządku, a po pewnym czasie po prostu to się staje męczące. Wejdźcie teraz na jakiekolwiek media społecznościowe, każdy wrzuca te zdjęcia suplementów, gołe cycki z białkiem czy z kreatyną. No nie, no zdecydowanie nie. To ja już odpadam. Adrian Bortosiński. Paweł Pawlak, na pewno nie ty. No chłopaki, musimy rozwiązać ten spór na treningu zdecydowanie, bo to musi zostać wyjaśnione. Jak wygląda praca twojego menadżera w związku z twoją osobą, kiedy nie toczysz walk? Nie ma pracy. Moim menadżerem jest dalej Artur Gwóźdź. Mamy bardzo dobry kontakt, ale on doskonale wie, że ja na razie nie zamierzam się bić. Chociaż jestem pewny, że gdybym zadzwonił do Artura i powiedział: Artur, szukaj walki, działamy, to na pewno na momencie by coś ogarnął. Jest bardzo fajny gość, dobrze mi się z nim współpracowało. Bardzo słowny i konkretny. Takich ludzi lubię. Zauważasz, że wzrasta znaczenie psychologii sportu. Oczywiście. Psychologia w sporcie to jest
80% sukcesu. Możesz mieć niesamowite umiejętności, ale jak nie masz twardej głowy i mocnej psychiki, to nic nie zrobisz. To jest podstawa. Dobre nastawienie i dobry psycholog sportowy u wielu sportowców to jest podstawa. Szczególnie patrząc na mentalność zawodników ze Stanów Zjednoczonych, walczących chociażby w UFC. Tam każdy wychodzi i wie, po co wychodzi do tej klatki. Nie mają tremy, po prostu wychodzą jakby byli u siebie w domu. No a my troszeczkę jesteśmy stremowani zawsze. No nie wszyscy, ale dużo z nas. Ja na przykład miałem tak, że często miałem tremę gdzieś tam w oktagonie. Chociaż też miałem czas, że współpracowałem z psychologiem i wydawało mi się, że wszystko jest okej. To jednak nigdy nie udawało mi się przełożyć tego, co potrafię, moich umiejętności w klatce. Myślisz, że obecnie da się odnieść sukces w MMA, nie będąc aktywnym w social mediach? Sportowy jak najbardziej, ale finansowy nie, bo teraz, żeby dostawać duże pieniążki za walki, musisz być po prostu popularny. Ludzie muszą lubić Cię oglądać. Jeżeli ludzie nie będą chcieli Cię oglądać, będziesz nudny, to nie będziesz po prostu zarabiał dużych pieniędzy, chociaż będziesz najlepszy na świecie. Więc jak najbardziej social media muszą iść w parze z poziomem sportowym. Ja też gdzieś tam poświęcałem dużo czasu na te social media i wiedziałem, że to jest mój obowiązek. I całkiem fajnie to wszystko działało. Jest to męczące w jakimś stopniu, nie każdy to lubi, niektórzy to kochają, ale no to jest nieodzowny element teraz sportu na każdym poziomie. Czy siłownia jest ważnym elementem w przygotowaniach do walki MMA? Tak, jak najbardziej trening motoryczny jest super ważny, ale trzeba go dobrze dopasować. Cały cykl przygotowania motorycznego powinien być dobrany indywidualnie, odpowiednio podzielone okresami, mikrocyklami, tak żeby na tą walkę zawodnik był maksymalnie wydolny, maksymalnie silny i maksymalnie szybki. Tak, trening siłowy jest mega ważny. Paweł Pawlak. Słuchaj, może nie najsilniejszy, ale chociaż tren lepszy niż na twierdzy po 4 minucie. Paweł się śmieje, bo ostatnio zrobiliśmy bardzo dobrą formę tlenową na walkę, ale niestety nie było tego widać, no bo był po prostu chory i jest wiele czynników, które wpływają na naszą formę w oktagonie, nie tylko przygotowania, bo czasem coś się może zesrać w ostatnich dniach, tak jak na przykład u mnie zrobienie wagi, gdzie można przez cały okres przygotowań może być wszystko super, a w ostatnich 2-3 dniach może się zesrać, wychodzimy do oktagonu i to wygląda jak gówno, a potem wszyscy nas oceniają, że się opierdalamy na treningach i że w ogóle jest lipa. Także zawsze jest drugie dno. Pamiętajcie, jak widzicie kogoś, że coś idzie nie tak w oktagonie, to nie znaczy, że się opierniczał w przygotowaniach, tylko coś mogło po prostu nie zagrać. Co sądzisz o tej akcji z Azizem Karaoglu i jego utworem Na wyjście? Coś tam było, ale nie kojarzę tematu za bardzo. Coś tam było, jakieś kary, coś miał jakąś... Nie kojarzę tematu. W ogóle chyba bardzo się wyluzowałeś po tych walkach w KSW. Dobrze wyglądasz i miło się Ciebie słucha. Bardzo Ci dziękuję. No, z mówieniem nigdy nie miałem problemu. Także z tym jest luzik. Nie wiem, czy pytanie padło. Dlaczego na ten moment nie masz ochoty toczyć walk? Padło, bo szkoda mi po prostu zdrowia i za te pieniążki, jakie się dostaje na moim poziomie sportowym, szkoda mi mojego zdrowia, po prostu. To nie są pieniądze adekwatne do tego, jak dużo zdrowia się traci. Zdecydowanie dużo więcej pieniędzy jestem w stanie zarobić pracując, niż przygotowując się do walki w tym samym okresie. A też kocham to robić i też sprawia mi to ogromną satysfakcję, więc jak mogę robić coś, co bardzo lubię i kocham i nie tracić przy tym zdrowia i mieć czas dla rodziny, dla dziecka, wyjść na spacer z psem, nie chodzić wkurwiony i głodny, bo zbijam wagę i nie szczekać na wszystkich dookoła, to wybieram tą drogę. Właśnie, jakie suplementy powinna używać Twoim zdaniem osoba trenująca na siłowni? To zależy, to jest ulubione słowo do każdego pytania, to zależy, co chce osiągnąć, ale podstawowym
najważniejszym suplementem dla każdego jest po prostu kreatyna. To jest super suplement na budowanie siły, wytrzymałości mięśniowej. Także to jest taka kompletna podstawa. Do tego możemy dorzucić jakiś dobry kompleks witaminowy i na przykład odżyweczkę białkową potreningowo, regeneracyjnie i super. Ja jestem zwolennikiem jak najmniejszej liczby suplementów. Sam aktualnie od ponad pół roku suplementuję tylko kreatynę. Nawet nie biorę witamin i czuję się rewelacyjnie. Jedziemy dalej. Jakie wiadomości przekazuje psycholog, aby zredukować stres zawodnika? No oni mają mnóstwo różnych metod fajnych pracy. To wszystko jest zależne od tego wszystko jest zależne od tego, w jaki sposób ty reagujesz na różne bodźce, co cię stresuje, czym się przejmujesz, czym masz problem. Więc no, warsztat dobrego psychologa sportowego jest ogromny i oni naprawdę wiedzą, w jaki sposób, jakie ćwiczenie ci dać, żebyś był w stanie zredukować ten stres. Witam Jarku, cześć siemanku. Z maksymalnie jak ciężkimi zawodnikami trenujesz i ile sam ważysz na co dzień? Starałem się unikać dużo cięższych zawodników, bo to przysparza dużo kontuzji i nie jest miarodajne w oktagonie. No jak zaczynałem, mając tam 20 lat, trenując MMA, to sparowałem z chłopakami po 90 kg. Wtedy byłem troszkę cięższy, ważyłem około 75. Wyszedłem, że tak powiem, prosto z siłowni. Po karate troszeczkę więcej trenowałem właśnie siłowo i wtedy robiłem z wielkimi koniami, ale teraz już na samym końcu to najcięższym chyba moim sparring partnerem był Marcin Wrzosek. Ciężko mi powiedzieć, ile on tam dokładnie ważył, ale Wrzosek był moim najcięższym sparring partnerem. No dało się to odczuć, bo odbijałem się od niego jak piłeczka ping-pongowa. Poza tym to jest mega mocny gość, który idzie do przodu, więc było ciężko. Ja maksymalnie w przygotowaniach do walki ważyłem około 70, tam 2-3 kg. Teraz na co dzień, przed kwarantanną ważyłem 72, a teraz z racji zasuwania cały czas w ogrodzie i nie dźwigania dużych ciężarów ważę niecałe tam 70-69 kg. Ja mam tak, że jak nie podnoszę dużych ciężarów, nie jem ogromnej ilości kalorii, to niestety ta waga u mnie szybko spada. Co myślisz o McGregorze i jego stylu? No dzięki temu, że ma taki styl i dużo gada i czasem mądrze, czasem nie mądrze, to zarabia ogromne pieniądze i wszyscy, inaczej, może nie wszyscy, ale dużo osób może mówić, że po co on tak gada i w ogóle on może już nie walczyć, on może mieć to w nosie, zarobił kupę kasy i tyle, więc jego styl, inaczej, jego gadanie było poparte umiejętnościami. Na każdego, na kogo gadał, może nie na każdego, ale na większość, bo tam z Diazem nie poszło, ale czy na Aldo, czy na całą resztę, to też mnie to wkurzało. Nie lubię takich gadu, ale pokazał, że za tym gadaniem idą umiejętności, więc to jest jego styl. Dlaczego twoim zdaniem szczytowa forma fizyczna i tlenowa zawodnika trwa tak krótko i trzeba celować w ten jeden dzień? To nie jest moje zdanie, to jest po prostu fizjologia człowieka. Uprawiamy taką dyscyplinę sportu, że musimy celować w ten jeden dzień, pikować formę w szczyt na ten jeden dzień, na walkę po prostu. Wiadomo, że jesteśmy w stanie gdzieś tam utrzymać ten szczyt formy, powiedzmy między 7 a tam 12 dni, więc trzeba się wstrzelić to okienko. Bardzo ważny, duży wpływ ma na to BPS, czyli bezpośrednie przygotowanie startowe, czyli te ostatnie kilka dni przed startem, co robimy, co jemy, jak trenujemy, po to, żeby przewodnictwo nerwowe było szybkie, po to, żeby reakcja, szybkość zawodnika i reszta cech motorycznych została na swoim miejscu. No, taką mamy dyscyplinę sportu. Jeżeli chodzi na przykład o piłkarzy, to oni przygotowują się w zupełnie inny sposób, bo mają okres przygotowawczy, potem długi sezon, podtrzymanie podczas sezonu, oni muszą być gotowi co weekend, więc jakby oni nie lecą na szczycie swojej formy przez cały sezon, tylko są na jakichś tam powiedzmy 85% przez cały sezon. Bo gdyby weszli na to 100%, to nie ma możliwości, żeby albo się nie popsuli, albo potem nie spadli poniżej tych 80%, powiedzmy 5-7% swojej maksymalnej formy. Więc to są zupełnie dwa różne typy prowadzenia. My walczymy w jeden dzień,
i mamy być gotowi na 15 minut, dlatego właśnie w taki sposób to wygląda. Aziz wychodził do rzekomego hymnu Al-Kaidy. No jeżeli tak zrobił, to bardzo brzydko i należy mu się kara. Który trener w polskim MMA ma twoim zdaniem największą wiedzę? Zależy od czego jest ten trener. Jest wielu świetnych trenerów. Są chłopaki z Arachionu, jest mnóstwo trenerów. No naprawdę, jest bardzo dużo trenerów na wysokim poziomie i ja jestem tego zdania, że od każdego trenera można czegoś ciekawego się nauczyć. Od każdego trzeba czerpać coś innego, od każdego zawodnika, sparingpartnera czegoś można się nauczyć. Po prostu chodzi o to, żeby wyciągać te dobre rzeczy dla siebie. Czym się zajmujesz poza MMA? Chodzi mi o pracę, pyta Kamil. Ja jestem trenerem personalnym i magistrem fizjoterapii. Zajmuję się przygotowaniem motorycznym zawodników, m.in. Karoliny Kowalkiewicz, Karoliny Owczarz, teraz Pawła Pawlaka, Adriana Bortosińskiego. Był też ze mną Marcin Wrzosek, teraz ostatnio nie trenujemy, bo Marcin ma dużo innych rzeczy na głowie, no ale ta kadra zawodnicza była naprawdę duża. Mam też zwykłych ludzi, którzy po prostu chcą schudnąć albo zbudować mięśnie i tak to wygląda. Jak oceniasz szansę Bartosa z Romanowskim? No uważam, że Adrian zdecydowanie wygrałby tą walkę. No gość jest naprawdę mocny. Jak rzuca u mnie piłką na siłowni, to ludzie rzucają ciężary, uciekają w popłochu, bo jest takie pierdolnięcie i huk, że prawie ściany się przewracają. No to jest mega mocny gościu, także ja mu wróżę bardzo, bardzo dobrą karierę i jestem pewny, że jeszcze w tym KSW się z Romanowskim spotkają. Jak obstawiałbyś starcie Gamrota z Parnasem? A postawiłbym na Parnasa, bo uważam, że ten gość jest jakiś w ogóle z kosmosu. Nie wiem skąd on się wziął i myślę, że broniłby tych obaleń i gdzieś tam tym swoim super ekstra timingiem wygrałby walkę. Adrian Bartosiński. Paweł Pawlak, nie kłam, nie kłam. Jedną runda to maks, co może z ciebie być. Jedna runda to maks, co może z ciebie być. Okej, okay, tu widzę, pojazd poszedł. Jak będzie walka na treningu Bartosiński kontra Pawlak, to będziemy mogli wpaść z ekipą polifarterską. To ja wam nagram, jak będą się bili u mnie. No ja nie przychodzę na ich treningi sparingowe na matę. Więc jak będą walczyli u mnie na treningu motorycznym, to albo inaczej, dam jednemu sztangę, a drugiemu hantla i zrobię im walkę, nagram wam i wrzucimy wtedy. Witam cię, Sebastianie, przybyszu mój pogromco z KSW. Cześć Sebastian, witaj Sebastian. Paweł, Adrian Bolechowicz. Chcecie zniszczyć karierę młodemu na początku jego drogi. Okay. Pozdrawiam Seba. Biłeś się kiedyś z kimś, kogo bardzo nie lubisz? A ja jestem w ogóle typem człowieka, nie mam chyba kogoś takiego, kogo nie lubię. Z wszystkimi moimi przeciwnikami, może nie to, że się jakoś lubię, tam darzę sympatią, osobą się bardzo lubię. Przynajmniej ja go lubię, nie wiem jak on, może udaje, ale chyba nie. No nie, no ja do wszystkich moich przeciwników zawsze podchodziłem z szacunkiem, zawsze przed czy po walce pogadaliśmy na spokojnie, z jednym trochę mniej, z drugim trochę więcej, ale zawsze to był pełen luz, więc nie miałem takiego przeciwnika. O, jest Mariusz Radziszewski. Adrian Bartosiński znów ciśnie po Pawlaku. Nie ma co oglądać, znów będziesz bity, już mnie to nudzi. No, chodzą takie pogłoski, jakieś nawet nagrania są, że bardzo spocisnął Pawlaka, że go tam ubalał i tłamsił, ale ja nie widziałem, więc nie wiem. Jak oceniasz samo KSW? No to jest turbo organizacja. Mega się cieszyłem, jak byłem w środku, bo tam wszystko jest naprawdę dopięte na ostatni guzik. Całe przygotowanie, oprawa, ja lubię takie show, to było super. No wyjść tam to było niesamowite przeżycie. Zabrakło tylko tej kropeczki nad i, żeby ta moja ręka była w górze, to już w ogóle byłbym szczęśliwy. No ale nie można mieć w życiu wszystkiego. Ja mam w życiu bardzo dużo i jestem szczęśliwym człowiekiem, więc tak to sobie tłumaczę. Jedziemy dalej.
Jaką atmosferę lubisz na treningu? Powaga i skupienie na zadaniach, czy luzik i żarty? Musi być trochę luzu, musi być trochę żartów i musi być skupienie. Jak jest rozgrzeweczka, luźne rzeczy, to możemy się pośmiać. Jak są zadanióweczki, czy jakaś technika, to trzeba się skupić i zasuwać. No w Szarku, w Shark Top Teamie zawsze to jest. Jest dobra ekipa do pośmiania się, jest pełen luzik. Po treningu, przed treningiem zawsze jest mocna pompa. A na sparingach jest zawsze mocne bicie. Myślisz, że Karolina Owczar zasługuje na walkę u pas KSW? No nie mi to oceniać. Ja uważam, że ja mogę tylko powiedzieć, że Karolina Owczar robi bardzo duże postępy motoryczne. To było widać w ostatniej walce z Olą Rolą, gdzie wszyscy mówili, że dostanie w pierdol, a motorycznie była super przygotowana i zdecydowanie pokazała tam klasę. Była silna, szybka, wytrzymała. Było tam wszystko. To, co przepracowaliśmy, było wszystko. A to, czy ona zasługuje o pas, to już pytajcie włodarzy. Kto był twoim najmocniejszym rywalem? Myślę, że Jakub Wikłacz. Wtedy, jak z nim walczyłem, to był taki, dalej jest mega perspektywiczny, młody i pnie się do góry, ale wtedy był tam po mocnej serii zwycięstw i szedł naprawdę mocno w górę, jeżeli chodzi o tych, z którymi wygrałem, ale no mocny był Seba, walczyłem też z Piesiewiczem o pas, on też był wtedy na fali zwycięstw, więc było tam kilku mocnych rywali. Kto był twoim ulubionym sparring partnerem? O, jest dużo fajnych chłopaków, którzy mnie cisnęli. No najbardziej lubię tych, którzy mnie chyba najbardziej cisnęli, czyli Wrzosek, Damian Szmigielski, Damian Stasiak. Z nimi się super robi. Naprawdę to jest czołóweczka. To jest największym śmieszkiem w Szarkach. O matko, jest ich mnóstwo tam, ale mega, mega dużym śmieszkiem jest Bartek Kurczewski. No, z nim się można naprawdę pośmiać. Czaro, Cezary Kęsik, pozdro David, pozdróweczki, siemanko. Jaka jest twoja ulubiona akcja? Ja bardzo lubię zmieniać pozycje, walczyć w jednej, w drugiej. Czuję się bardzo dobrze i z prawej, i z lewej ręki, więc ja bardzo lubię mieszać pozycje, w tym się dobrze czuję. Radek, co sądzisz o Patryku Surdynie? W ostatnim czasie mocno się zapisuje w oczach kibiców. Patryk jest super gościem. Miałem przyjemność z nim sparować dwa razy, bo dwa razy przyjechał do Łodzi. Mieliśmy bardzo wyrównane sparingi. Nawet kiedyś miałem nadzieję, że z nimi zawalczę, bo byłaby to fajna walka. On jest taki mocny, eksplozywny, fajnie się bije, ma dobry tlen. No ja uważam, że jego miejsce jest w KSW i tam z chłopakami mógłby się bić na fajnym poziomie. Czy Paweł Polityło ma największe szanse na zdetronizowanie Racicia? Nie. Największe szanse na zdetronizowanie Racicia ma Damian Szmigielski, ale niestety nie ma go w KSW. Damian Szmigielski to jest mega mocny typek. Najmocniejszy, 6-1, tak uważam, bo z nim osobiście często robiłem i myślę, że on by sobie z Raciciem poradził. Tylko musi zrobić dwie waleczki, bo dawno nie walczył i może wskakiwać. Bartek Kurczewski jeszcze zawalczy, coś wiesz? Tak, miała być jakaś gala gdzieś pod Warszawą i Bartek się miał tam bić, ale niestety przez koronawirusa to odpadło. Ulubiona technika parterowa. Skrętóweczka. No dźwignię na nogi zdecydowanie. To mi dobrze wychodzi, w tym się dobrze czuję. Gdzieś lubię się tam powkręcać pod te kopyta. O. Zdążyłem odpowiedzieć na wszystkie pytanka. Teraz poogarniam, o co w ogóle w tym chodzi, w prowadzeniu na żywo. Zaproś członka. Mojego bydlaka. Cześć, łaciaty. A czy decyzja o zawieszeniu rękawic na kółko wynikała z niepowodzeń w klatce, czy szampana czułeś, że to nie to? Dlaczego inaczej? No, pewnie gdybym wygrywał, walczyłbym dalej, ale ja chciałem po prostu, zawsze miałem
ochotę sprawdzić siebie, sprawdzić na jakim jestem poziomie sportowym, co osiągnę w sportach walki. Tak było w karate, gdzieś tam wygrywałem pięciokrotne Mistrzostwo Polski, Wicemistrzostwo Europy, jakieś tam zawody na Mistrzostwach Świata, coś tam się powygrywało, no ale MMA było tą najtrudniejszą formułą i zawsze dążyłem, żeby walczyć w tych najtrudniejszej formule, gdzie widziałem te pierwsze walki UFC i robiło to takie mega wrażenie, jak tam nie było jeszcze kategorii wagowych. No i chciałem po prostu, taka chęć sprawdzenia siebie. No, zaszedłem wysoko. Nie udało się, zobaczyłem co chciałem zobaczyć, sprawdziłem siebie. No wiem, że byłem na dobrym poziomie, ale nie na najlepszym i tyle. Może kiedyś, jeszcze gdzieś tam się uda zajść troszkę wyżej, ale nie wiem, zobaczymy. Tak, Radku, myślę, że powolutku możemy kończyć. Jeszcze jedno pytanko i też się zawijam. Czy na treningach macie zabronione stosowanie techniki? Jak skrętówka, czy która niesie ryzyko kontuzji. Wiesz co, jeżeli chodzi o skrętówki, takie dźwignie, ja jestem zwolennikiem nie ciągnięcia tego na siłę. Ja wolę złapać taką technikę, wiem, że mam ją dobrze zapiętą i nie kończę tego, nie ciągnę, nie szarpię nogi. Ja zawsze wolę sobie złapać i odpuścić i szukać już jakiejś innej techniki, czy wstawać, czy kombinować coś dalej. To ja nie mam satysfakcji, jak mój przeciwnik odklepuje na treningu. Wolę, jak to się dzieje, jak mój przeciwnik odklepuje w klatce. Mi satysfakcję sprawia to, że ja wiem, że to było dobrze dopięte, złapane technicznie, udało się, nie muszę poddawać, nie potrzebuję, żeby przeciwnik klepał. I raczej większość chłopaków przy takich niebezpiecznych rzeczach odpuszcza. No, jak ktoś wjeżdża w nogi, to nikt nie startuje do niego z kolanem na głowę. Jeżeli wejdzie w timing, to delikatnie to zaznacza. Więc te techniki takie, które mogą zrobić krzywdę, zazwyczaj są zaznaczane po prostu. I nikt nie robi tego na siłę, żeby zrobić krzywdę. Wszyscy trenujemy razem. Jak ktoś popsuje mnie, no to wiadomo, że nie przyjdę na trening, nie będę sparował z moimi kolegami, więc oni też nie będą mogli się przygotować do walk. Dawid, dobrze, że u ciebie dobrze wszystko. Miło było cię posłuchać. Również się cieszę, że mogłem z wami pogadać. Uciekam rozpisać dalszy cykl, przygotowań Pawłowi, Pawlokowi, bo teraz wchodzi w etap dynamiki i eksplozywności. Trzymajcie się i do usłyszonka, miłego wieczoru. Dobra, teraz jeszcze muszę to zakończyć, a tutaj. Siema.